Twoje pytanie brzmi tak. Jaki jest najszybszy i najlepszy sposób, żebym dostał to, czego pragnę najbardziej? Ja w tym filmie wezmę Cię za rękę i zaprowadzę Cię w króliczą norę, gdzie odkryjesz rzeczy, które nie wiedziałeś, że istnieją. Gdzie zrozumiesz siebie i świat lepiej. Zrozumiesz to swoje pragnienie, zrozumiesz, na czym to wszystko polega. Najpierw zadam Ci dwa proste pytania, na które możesz sobie odpowiedzieć w swojej głowie albo na głos, jeżeli chcesz. Pierwsze pytanie brzmi tak: Co sądzisz, że będzie lepsze dla Ciebie? Przebywanie częściej w stanie odwodnienia czy przebywanie częściej w stanie nawodnienia? Poczekaj, poczekaj chwilę. Są plusy i minusy. Jeżeli będziesz siedział częściej w stanie odwodnienia, to oczywiście minus jest taki, że będzie gorzej z Twoim zdrowiem. Ale jest taki plus. Plus jest taki, że jak przebywasz częściej w stanie odwodnienia, to za każdym razem, jak będziesz pił wodę, to będziesz ją czuł. Będziesz czepał satysfakcję z picia wody. Będziesz enjoyował wodę. Będziesz czuł wodę, będziesz doświadczał wodę. Będzie to fajne uczucie. Jak z pragnienia pijesz tą wodę. To jest duży plus. Z drugiej strony. Jeżeli będziesz chodził nawodniony większość czasu, częściej, to plus jest taki, że będzie lepiej z Twoim zdrowiem, ale minus jest taki, że nie będziesz czuł tej wody, nie będziesz doświadczał tej wody. Będziesz pił tą wodę, zanim pragniesz wody, więc pijesz wodę, a nie pragniesz jej i nie daje Ci żadnej satysfakcji. Takie nic. Pijesz wodę i nic. Nie ma intensywnych emocji, nie ma intensywnych odczuć. Jest tak płasko, tak nudno, ale jest Ci lepiej. Zdrowszy jesteś. Co wybierasz? Drugie pytanie. Co sądzisz, że będzie lepsze dla ciebie? Sprzątanie swojego domu czy mieszkania raz w miesiącu czy codziennie albo co parę dni, po trochę? Plusy i minusy. Jak będziesz sprzątał swoje mieszkanie raz w miesiącu, to minus jest taki, że będzie przez długi okres czasu brudno i będziesz mniej zorganizowany. Pojawią się jakieś frustracje, tu nie możesz czego znaleźć, tu jest kurz, brudno, powoduje jakieś negatywne emocje, denerwujesz się, będzie ci się gorzej żyło. I będzie brudno? To jest minus. Plus jest taki, że jak przyjdzie ten dzień, gdzie posprzątasz cały ten brud, ten jeden dzień w miesiącu, gdzie sprzątasz, jak przyjdzie ten dzień i posprzątasz, to zrobisz. Ach, ale czysto jest. Ale kurczę czysto jest i przez parę dni będziesz doświadczał tą czystość, będziesz się cieszył tą czystością, będziesz doświadczał czystość. A z drugiej strony, jeżeli będziesz sprzątał codziennie albo co parę dni, tak po trochę, to plus jest taki, że będziesz bardziej zorganizowany, będzie ci się lepiej żyło, nie? Ale minus jest taki, że nie będziesz doświadczał czystości, będzie cały czas czysto, nie będziesz czuł tego uczucia, że jest czysto. Zniknie to doświadczenie czystości, po prostu tak jest cały czas. przyzwyczaj się do tego. Co wybierasz? Teraz, ja Ci odpowiem na Twoje pytanie. Jak? Jaki jest najlepszy sposób i najszybszy sposób, żebym dostał to, czego pragnę? Pragniesz coś bardzo, nie? Jesteś w stanie pragnienia. Pragniesz coś, nie? Chcesz pewną rzecz, chcesz coś doświadczyć, chcesz żyć w pewien sposób, chcesz mieć coś. Pragniesz. Jak dostaniesz to, to będziesz czuł intensywne emocje. Będziesz czuł intensywne emocje, poczujesz to, mam to. Jak zauważysz dwa poprzednie pytania, które zadałem Ci, w obu sytuacjach najlepsza opcja było nie odczuwanie intensywnych emocji. To była najlepsza opcja dla Ciebie. I takich przykładów jest mnóstwo. Możesz cały dzień wymyślać takie przykłady. Zawsze wyjdzie tak, że intensywne emocje, intensywne odczuwanie nie jest najlepszą opcją. Więc Ty teraz siedzisz i mówisz mi, Gracjan, jak mogę dostać to, czego pragnę? Bo będę się czuł fajnie, jak to dostanę. Zaczniesz rozumieć, że to nie jest najlepsza droga, to nie jest najlepsza opcja. Tak, jakby ja szukam intensywnych emocji. Żebym doświadczył coś intensywnie, muszę przebywać w braku. Jak doświadczysz, jak dostaniesz to, czego pragniesz najbardziej, to poczujesz intensywne emocje i będzie fajnie. Przyżyczaj się, i później będziesz chciał znowu intensywne emocje. Nie bo tego chcesz teraz, tego będziesz chciał później. Jak się przyzwyczaisz, będziesz chciał znowu intensywne emocje. I co będziesz musiał zrobić, żeby odczuć coś intensywnie? Będziesz musiał znowu wejść w stan braku. Będziesz musiał wejść znowu w stan pragnienia intensywnego. Będziesz musiał się wprowadzać w odwodnienie, żeby czuć intensywnie. Więc jaka jest najlepsza opcja? Pragnę coś bardzo. Pragnę czegoś bardzo, mocno. Chcę to mieć. No kurczę no, chcę to mieć. Moja odpowiedź jest taka. Pragniesz coś? Mocno? Zostaw ten temat na jakiś czas. Na jakiś czas. Zwizualizuj sobie, że wyciągasz energię z tego. Jesteś skupiony na tym, nie? Chcę, pragnę to, chcę, bardzo tego chcę, nie? Zwizualizuj sobie, że wychodzi z tego energia. Zwizualizuj sobie, jak wygląda ta energia, jakieś kolory, że wychodzi. Wyciągasz tą energię. Zrób sobie taką wizualizację. Wyciągam energię z tego tematu. Wraca do Ciebie energia. Zostawiasz ten temat i zajmujesz się. Mniejszymi pragnieniami, które masz, gdzie nie ma mocnego pragnienia, ale jest jakieś tam takie małe chęci, nie? Masz jakieś chęci, chcesz tego, chcesz tego, chcesz. chciałbyś tego, chciałbyś tego, nie? Zajmujesz się tymi rzeczami. Zostawiasz ten wielki temat, to coś, co pragniesz bardzo, odpuszczasz to i zajmujesz się mniejszymi pragnieniami, takimi malutkimi, które możesz sobie dostarczyć. Czyli chciałbym się czuć lepiej. Chciałbym się czuć lepiej ze sobą, chciałbym się czuć fajnie, chciałbym czuć więcej energii. Mogę zrobić to, 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 żeby czuć się lepiej, żeby czuć więcej energii, żeby czuć się lepiej ze sobą, żeby czuć się bardziej zadowolony. Robisz te rzeczy, dostarcza sobie pewne fajniejsze emocje. Czujesz się lepiej. Robisz pewne rzeczy, które powodują, że czujesz się lepiej. Chciałbym mieć jakąś większą umiejętność w czymś tam. Ćwiczysz, pracujesz nad tym. Wyrabiasz sobie jakąś lepszą, większą umiejętność w czymś. Umiesz coś więcej. Chciałbym wyglądać tak, pracujesz nad tym. Chciałbym zachowywać się tak, chciałbym robić to, chciałbym zająć się tym, chciałbym mieć tą rzecz, chciałbym mieć tą rzecz, tą rzecz, tą rzecz, tą rzecz. Pracujesz nad tymi rzeczami i dostarczasz sobie je. I co się dzieje? Dostarczasz sobie fajniejsze emocje, czujesz się lepiej. Chciałeś tego, czujesz się lepiej. Nie ma jakiejś intensywnej satysfakcji z tego. Nie czujesz, A, ale fajnie, że się czuję tak fajnie, bo nie było mocnego pragnienia, ale czujesz się lepiej. Chcesz tą rzecz, dostarczasz sobie ją. Nie czujesz jakichś intensywnych emocji. Nie czujesz ich. To jest tak, że mogę to mieć. Tak mogę sobie to dostarczyć. Nie, nie byłeś w jakimś ogromnym pragnieniu, więc nie daje ci to ogromnej satysfakcji, ale jest trochę lepiej. Dostarczasz sobie to, dostarczasz sobie to. Osiągasz to, osiągasz to. Masz taką umiejętność. Masz takie możliwości. Możliwości. Masz takie możliwości. Przez to, że przez jakiś okres czasu chodzisz w takim stanie nawodnienia, dostarcza sobie, dostarcza sobie, dostarcza sobie, dostarcza sobie, przestaje istnieć w Twoim życiu taki intensywny, taki intensywny stan pragnienia, bo cały czas jesteś nawadniany cały czas dostarczasz sobie, dostarczasz sobie, czujesz się lepiej, czujesz się fajniej, masz to, masz to, masz to, takie mniejsze rzeczy, nie? To powoduje, że pojawiają się większe możliwości. Bo jak czujesz się lżej, jak czujesz się fajniej, jak czujesz się spokojniej, jak czujesz się bardziej w dostatku, zadowolony, to jest większa czystość w umysłu. Jest większa swoboda. Zaczynasz widzieć więcej. Zaczynasz być bardziej spokojny. Masz lepszy humor. Możesz zrobić coś więcej. Otwierają się dosłownie możliwości w Twoim życiu, bo dostarczyłeś sobie więcej. Otwierają się możliwości. Teraz zrobiłem to, teraz czuję się tak, teraz mogę zrobić tą rzecz. Otwierają się możliwości i pewne rzeczy, które pragnąłeś trochę mocniej, jakieś intensywniejsze pragnienia, trochę intensywniejsze, nagle zaczynają być możliwe. Teraz z tymi możliwościami mogę mieć też tą rzecz. Nie pragnę jej jako strasznie, ale to jest większe pragnienie i mogę to mieć. Dostarczasz sobie, nie czujesz intensywnych emocji, bo to jest dostępne. To jest jeden krok wyżej, ale jest dostępne. I nie czujesz intensywnych emocji, nie pragniesz tego jako strasznie. Dostarczasz sobie to coś większego, to coś większego, to coś większego. Dostarczasz sobie więcej rzeczy, masz jeszcze większe możliwości i powoli dochodzisz do punktu. Chodzisz do punktu, gdzie ta rzecz, którą pragnąłeś dawniej, którą mówiłem Ci, żebyś odpuścił, nagle jest dostępna i możliwa. I widzisz, że o kurczę, teraz mam takie możliwości, a ja mogę mieć też tą rzecz, którą kiedyś pragnąłem bardzo mocno. Biorę ją. I bierzesz ją i przez to, że nie znajduje się w pragnieniu, to nie czujesz intensywnych emocji. <grym> nie czujesz intensywnych emocji. To była ta rzecz, którą pragnąłeś strasznie mocno. A teraz bierzesz ją nie czuję nic, nic intensywnego, po prostu fajnie mogę mieć, ale nic intensywnego nie czuję. I teraz popatrz na siebie. Masz to, masz to, masz to, masz to, masz tą rzecz, z którą pragnąłeś i nie czujesz tej rzeczy intensywnie. Nie chcesz tego? Nie chcesz tego? Co wolisz? Mieć, mieć, mieć to, czego pragniesz? I nie czuć tego intensywnie? Czy chodzić cały czas w pragnieniu? I czuć intensywnie? Ty wybierasz. Powiem ci, dlaczego bardzo trudna jest ta droga, którą ci przedstawiłem teraz. Ta droga, którą ci przedstawiłem. Odpuszczasz to największe pragnienie i zaczynasz pracować nad mniejszymi pragnieniami, i jest nudno, i dostarczasz sobie, ale jest nudno, bo nie czujesz intensywnych emocji. Ta droga jest trudna, bo nie czujesz intensywnych emocji, bo robi się nudno. Powiem ci, gdzie jest pułapka. Powiem ci, dlaczego ludzie tego nie robią. Dlaczego ludzie zawsze znajdują sposób, żeby cofnąć się w pragnienie, w brak. Bo pragnienie wychodzi z braku. Nie możesz pragnąć czegoś, jak masz to. Jak masz to, to się przyzwyczajasz i jest ok. Jak wracasz do pragnienia, zapamiętaj to: jak zaczynam pragnąć czegoś bardzo, to wchodzisz w brak. Ile braku chcesz w swoim życiu? Wiesz, dlaczego wchodzisz w brak? Bo jest duża szansa, że może sobie dostarczysz. Tą rzecz, może nieduża, może jest jakaś szansa, że dostarczy sobie to, czego pragniesz, i poczujesz intensywne emocje. Dlaczego ludzie chcą tych intensywnych emocji? Dlaczego ludzie szukają cały czas tych intensywnych emocji? Dlaczego ludzie są dorośli, mają 30 parę lat i szukają tego zakochania się? Szukają tych intensywnych emocji. Dlaczego ludzie tego chcą? Po pierwsze, to jest jedna z najlepszych ucieczek od problemów. Od własnej psychiki, od samego siebie, a po drugie to jest uzależniające. Zastanawiam się na tym. Człowiek potrafi się uzależnić od wszystkiego. Wystarczy, że stworzysz sobie brak i mocne pragnienie i dostarczysz sobie tą rzecz. Wytworzysz sobie bardzo mocne pragnienie na coś, dostarczysz sobie to, o, ale czujesz się fajnie, że dostarczyłeś sobie. I tak może się stworzyć uzależnienie. To mogą być substancje, to mogą być ludzie, zachowania, cokolwiek. Te intensywne emocje znieczulają. Jak doświadczasz coś intensywnie, to cię znieczula, zapominasz o wszystkim. Teraz, jeżeli ty pójdziesz tą drogą, którą ci przedstawiłem, zostawiasz te mocne pragnienia, zostawiasz ten stan pragnienia i zaczynasz spełniać jej, się, spełniać jej, się, spełniać się, spełniać je, się, wchodzić w ten stan dostatku i odczuwać tą nudę, jak to zrobisz, to doświadczysz tą nudę. Doświadczysz to, że nie doświadczasz rzeczy jakoś intensywnie. Jest tak nudno. Ale jednocześnie, przez to, że jesteś w stanie dostatku, przez to, że dostarczysz sobie, dostarcza sobie, mimo to, że jest nudno, jest ci fajnie, jest tak, czujesz się lżej, czujesz się spokojniejszy, nie? Przez to, że czujesz się spokojniejszy, czujesz się swobodniej, przez to, że jesteś w stanie dostatku, to zaczynasz czuć bardziej. Jesteś w stanie czuć bardziej, być trochę bardziej świadomy. Bo jak Twój mózg jest za, zawalony, zakręcony w tym pragnieniu, chcę to, chcę to, chcę. Cały czas jest gdzieś tam na zewnątrz, chce to, chce to, to mi da satysfakcję, to jesteś spięty. Jak zaczynasz wchodzić w ten stan dostatku i mieć to, mieć to, mieć to, mieć to, mieć to, to jesteś spokojny i czujesz bardziej. Jak zaczynasz czuć bardziej, to zaczynasz czuć bardziej siebie też. I ludzie, jak zaczynają czuć siebie też, to zaczynają odkrywać, że w nich znajdują się różne. Sprawy, różne rzeczy, różne traumy, różne strachy. Jak wszystko jest okej, okay, jak wszystko jest okej, okay, jesteś zaspokojony, to co się dzieje? Po jakimś czasie zaczyna gryźć coś od środka. Wychodzi, zaczynasz być świadomy tego, co siedzi w tobie. I ludzie nie chcą sobie poradzić z tym. Chcą uciec od tego. To jest w nich, ale oni nie chcą się zderzyć z tym. Może zaczynają wychodzić na powierzchnię jakieś traumy, jakieś. Jakieś dziwne emocje, które nie wiesz skąd pochodzą, coś jest nie tak ze mną, coś jest we mnie, nie wiem. Ludzie chcą od tego uciec. Najlepsza forma ucieczki to jest intensywne. Dlatego ludzie rozwijałem się, zaczynałem czuć więcej, zaczynałem czuć się swobodniej, zaczynałem wychodzić, wychodzić te traumy, te, te rzeczy, które siedzą wewnątrz, zaczynałem być świadomi bardziej siebie, miałem okazję poznać siebie. Odkryć siebie, przerobić siebie, przekształcić pewne strachy, które miałem w sobie, odpakować je i przerobić. Nie chcą tego zrobić. Chcą uciec od tego. I w ten sposób rozwinęli się, zaczynają czuć bardziej siebie, czują coś niefajnego w sobie. Wrócę do braku. Cofają się, wchodzą w stan braku. Zaczynają się fiksować, ich mózg zaczyna szukać czegoś, czego nie mają, żeby próbować sobie, sobie to dostarczyć, żeby jak sobie to dostarczą. A, oh, intensywne emocje. Już nie czuję tego wewnątrz mnie czegoś. Nie czuję siebie. Czuję intensywne emocje. Oh, znieczulenie. To jest największa pułapka w rozwoju. Idziesz do góry. Jak. Robi się tak nudno, ale ok, do przodu, ale nudno. Coś czuję wewnątrz mnie, coś jest nie tak, tak nie pasuje mi. Cofasz się do braku. Cofasz się do pragnienia. Bo pragnienie da ci intensywne emocje. A jak już wiesz, te intensywne emocje nie są odpowiedzią. W życiu pojawią się momenty, gdzie będzie, będzie ten... Taki krótki stan, gdzie i pragniesz czegoś bardzo mocno, i masz to. To się pojawi. Na przykład, jak się zakochasz w kimś, to i pragniesz tą osobę, i masz ją. I to jest takie intensywne, nie? Ale to trwa krótko. To nie może zaistnieć. Nie, może za, nie możesz być cały czas w braku i mieć tą osobę. To jest przez krótki okres czasu. To jest moment, gdzie się krzyżuje brak i dostatek. Jesteś w stanie braku i dostatku. To jest taki krótki moment, gdzie rozwinuje się na tyle, że pojawia się dostatek, a jeszcze jest ten brak. Krótki moment. Zakochanie się trwa chwilę. Innymi słowami, chcę Ci powiedzieć to: nie możesz, zapamiętaj to, nie możesz mieć czegoś i pragnąć to na dłuższą metę. To może być taki moment, taki, taka chwila, taki krótki moment, gdzie i pragniesz, i masz, ale na dłuższą metę to nie może istnieć. Nawet jak jesteś żonaty albo jesteś mężatką i mówisz mi: Ja mam męża, mam żonę na przykład, i pragnę ją, i mam, i pragnę. Może to istnieć, może być i pragnienie, i, i, i to, że mam. Nie. Jak masz żonę, masz męża, to nie chodzisz w stanie pragnienia większość czasu. Pragnienie się pojawia w pewnych momentach. Może masz żonę i są momenty, pojawią się momenty krótsze, krótsze momenty czasu, gdzie pragniesz tą swoją żonę mocniej, nie? Pragniesz tu, tam, tu, tam. Ale większość czasu nie jesteś w stanie pragnienia. Jesteś w stanie dostatku, mam tą żonę, czuję się bardziej spokojnie. Jak zaczniesz pragnąć swoją żonę albo swojego męża mocniej, będziesz się wkręcał w brak, czyli pragnienie. Będziesz się wkrę wkręcał w pragnienie i będziesz pragnął mocniej, mocniej, będziesz chciał bardziej, 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 bardziej tą swoją żony. Jak dojdzie do punktu, gdzie większość czasu pragniesz swoją żony albo pragniesz swojego męża, to zobaczysz, jak przed Twoimi oczami zacznie zanikać. I to nie jest tak, że ta osoba chce odejść specjalnie od Ciebie. To jest tak, że rzeczywistość nie może istnieć taka, że i pragniesz i masz. Jednocześnie przez dłuższy okres czasu. To nie może istnieć. Więc praktycznie chcę, żebyś był w pełni świadomy tego momentu, w którym wchodzisz w brak, w potrzebę, w pragnienie, i żebyś uważał na to, żebyś po prostu był ostrożny, żebyś zauważył, że o, czuję się trochę gorzej teraz, i zaczyna twój mózg szukać czegoś, czego nie masz żeby sobie to dostarczyć, żeby poczuć intensywne emocje, żebyś przyłapywał siebie w tym momencie, gdzie szukasz intensywnych emocji, gdzie chcesz wejść w brak i potrzebę i pragnienie, żebyś widział to, żebyś widział, że to są te momenty, gdzie spadają Ci w bracie, gdzie zaczynasz wchodzić w brak. To są te momenty, gdzie szukasz intensywnych emocji, bo chcesz uciec od czegoś, od czego chcesz uciec. Żebyś sobie to przypominał. Żebyś widział, że o kurczę, chcę uciec od czegoś. chcę, chcę... Zacząłem się interesować tą rzeczą i pragnę ją, i myślę o niej cały dzień i chcę sobie ją dostarczyć, bo uciekam od czegoś, bo chcę jakieś intensywne emocje. Od czego uciekam? Co mi się nie podoba? Z czym się nudzę? Dlaczego czuję się niedobrze? Dlaczego coś cały czas jest nie tak? Żebyś zamiast uciekał w intensywne, żebyś posiedział z tym. Żebyś poznał siebie. Żebyś odkrył siebie, żebyś przerobił to, co wychodzi, to, co czujesz wewnątrz. Bo to, że dostaniesz czysz sobie coś intensywnego, to spowoduje, że będziesz później znowu chciał jeszcze więcej tego intensywnego. I będziesz cały czas wracał w brak. <grych> Więc ważne jest to, żebyś był w pełni świadomy, jak wchodzisz w stan pragnienia i braku, i potrzeby, żebyś uważał, ile czasu spędzasz w tym stanie. I żebyś miał tą możliwość wyboru, że o kurczę, poczułem się trochę gorzej, mam gorszy dzień i mam ochotę pragnę coś bardzo, mam ochotę myśleć o czymś, czego, co mi da dużo satysfakcji żebyś miał ten wybór, że mogę iść w tą satysfakcję i w tej intensywności albo mogę kontynuować i działać tak, jakbym działał jakbym był nadal w wysokich wibracjach żebyś miał ten wybór żebyś to widział bo może zadasz takie pytanie, to co, całe życie będę żył w takiej nudzie, także nie będzie nic intensywnego, życie i tak ci da różne intensywne rzeczy. Pojawią się momenty, gdzie będzie i pragnienie, i, i ten moment, gdzie dostajesz to, nie? To się pojawi w życiu. Ale nie szukamy tego. Nie szukamy tego. I nawet jeżeli całe życie będzie takie nudne, to powiem ci, co się stanie. Może wydaje Ci się, że będzie nudno, bo nie będziesz dostarczał sobie intensywnych emocji. Przez to, że będziesz się rozwijał i rozwijał, i rozwijał, i rozwijał, to Twoja świadomość się będzie rozwijała i Twoja gama doświadczania rzeczywistości będzie się rozwijała. I mimo to, że będziesz cały czas tak swobodnie, tak ok, tak bez intensywnych emocji, to będziesz doświadczał subtelnie więcej. Jak będziesz się rozwijał, to mówię Ci, będziesz się patrzył na człowieka i będziesz go czuł intensywniej. Nie będziesz potrzebował intensywnych rzeczy, bo cały czas będziesz w takim stanie, gdzie będziesz więcej wyłapywał rzeczywistości. Będziesz szedł do lasu. Jak będziesz się rozwijał, będziesz szedł do lasu i będziesz czuł ten las. Będziesz czuł każdy zapach. Będziesz patrzył się na swojego psa i będziesz czuł jego emocje, w jakim stanie się znajduje. Będziesz patrzył się na swojego partnera. Nie będziesz potrzebował czegoś intensywnego, bo będziesz go czuł intensywniej. To nie będzie nuda, to będzie się tak tylko wydawało przez jakiś okres czasu. Więc wytrwaj w tej nudzie, w tym, że masz, że jest ok, że jest fajnie. Jak widzisz, że potrzebujesz czegoś intensywnie, że potrzebujesz dostarczyć sobie jakieś intensywne emocje, fiksujesz się na czymś, czego nie masz, to zastanów się, od czego uciekam. Tyle. Jeżeli film jest pomoc, zostaw lajka, jeżeli kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.